Cześć, z tej strony Artur z IBMF. Słuchaj, każdy z nas chce mieć na pewno bardzo fajną pracę. Każdy z nas się stara jak najlepiej, żeby tego dokonać. Dzisiaj pokażę Ci bardzo prostą technikę, dzięki której już na starcie zwiększasz swoje szanse. Dlaczego tak jest? Pomyśl chwilę. Po drugiej stronie zawsze będzie człowiek. Rekruter to też osoba i rekruter jest tą osobą, która wykonuje tak samo jak Ty swoje obowiązki na co dzień. Jak sprawić, żeby ten wspomniany rekruter, czy też rekruterka, znacznie szybciej zwrócili uwagę na Twoje CV w stosunku do konkurencji. I wbrew pozorom, nieistotne jest, czy masz lepsze referencje, czy też gorsze, czy Twoi oponenci mają większe doświadczenie. To naprawdę nie jest istotne. Liczy się tylko tak zwane pierwsze wrażenie. Jak na samym początku sprawić, że ten jeden, jedyny krok będzie lepszy? Może Ci pomóc w tym sensownie napisane CV. I nie będziemy się tutaj uczyć, jak napisać poprawnie CV, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o wyróżnienie, czyli jak sprawić, żeby Twoje CV było znacznie lepiej wyglądające w stosunku do innych. Pomóc w tym może program o nazwie Canva. Oglądaj dalej, pokażę Ci, jak to zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse oraz zachęcam Cię do subskrypcji, ponieważ znacznie więcej tego typu informacji, które mogą się okazać pożyteczne dla Ciebie, pojawi się już wkrótce. Zapraszam, oglądamy. Strona nazywa się canva.com, www.canva przez C i przez V. Wystarczy na nią wejść oraz w następnej kolejności należy założyć sobie darmowe konto. Czyli klikamy tutaj, rejestrujemy się. Pamiętajcie, strona jest za darmo. Oczywiście istnieje też wersja płatna. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy w zupełności wystarczy nam darmowa. Ja na co dzień też korzystam z darmowej. Co robimy dalej? Słuchaj, wejdziesz na stronę główną, zobaczysz ten, że oto kwadracik i wpisujemy tutaj CV. I co nas interesuje? Wyszukanie CV. Czekamy, aż się strona załaduje. I spójrz na to. W tym momencie otrzymujesz dziesiątki różnych szablonów. Popatrzcie, one są kolorowe, one są inne. Pamiętaj, że Twoi oponenci będą prawdopodobnie działać na zasadzie takiej, że odpalą Worda, zrobią zgodnie z zasadami sztuki, wypiszą swoje umiejętności i prześlą to dalej. My weźmiemy sobie pierwszy, lepszy przykład. Oczywiście wszystko tutaj można swobodnie sobie edytować, czyli możemy sobie podmienić zdjęcie na nasze, cokolwiek innego się nie wydarzy. Zobacz, jakie to proste. Wchodzimy sobie w zdjęcie, no i wybieramy swoje. Chcemy dodać swoje, czyli wchodzimy w przesłane, prześlij multimedia, wybieramy z dysku, no i przykładowo przeciągam. Bach, zdjęcie już dodane. Oczywiście kolor, jeżeli nam się nie podoba, możemy zmienić na jakiś bardziej kolorowy. Na przykład mogą to być kolory związane z kolorystyką firmy, do której się staramy, z logo, z czymkolwiek. Więc zmieńmy sobie na przykład na, nie wiem, zielony albo na niebieski. Proszę bardzo. Oczywiście czcionkę możemy sobie zmienić. Artur Janas. Oczywiście wszystko musimy wziąć, dokładnie wypełnić, zmienić, podmienić. Kolor czcionki możemy również zmienić. W tym przypadku, ponieważ wybraliśmy czerwony, no to lepiej będzie wyglądało białe. Oczywiście tutaj też wymienimy na biały. Sami widzicie, że jest to bardzo intuicyjne oprogramowanie i gotowe. I teraz spójrz na to. Jeżeli takie kolorowe CV znajdzie się wśród sterty praktycznie nijakich, jak bardzo Twoje szanse wzrastają, że zostaniesz w ten sposób zauważony. Wystarczy, że rekruter zauważy Ciebie i pomyśl, co będzie dalej. Odłoży Twoje CV na kupkę osób, z którymi będzie chciał prowadzić rozmowę. Bo tak naprawdę bardzo często Wasze umiejętności dopiero są odczytywane przez rekrutera w czasie Waszej rozmowy. Ważne jest, żeby znaleźć się w tym miejscu, w grupie osób, z którymi będzie ktoś chciał rozmawiać. To jest najprostsze rozwiązanie, które mogę Ci polecić. Wbrew pozorom, w ten prosty sposób Twoje szanse na otrzymanie pracy marzeń właśnie w tym momencie wzrosły wielokrotnie. Warto się do tego przygotować. Pamiętaj, że oryginalność zawsze wygrywa, a to jest bardzo prosty sposób, żeby wykazać się wśród sterty bardzo sobie osób podobnych. Zastanów się teraz raz jeszcze, czy naprawdę
Twoja wiedza, umiejętności są najważniejsze? Czy umiejętność zrobienia pozytywnego wrażenia na pracodawcy liczy się bardziej? Moim zdaniem to drugie. Jednak decyzja oficjalnie należy do Ciebie. Z tego miejsca również zachęcam Cię ponownie. Zasubskrybuj mój kanał i oglądaj więcej tego typu informacji. Zapraszam Cię również na darmowe webinary, dzięki którym będziesz mógł korzystać z darmowej wiedzy, którą będziesz mógł zastosować niemalże natychmiast, a być może pomoże Tobie osiągnąć upragniony cel. Zapraszam i pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!